Wątpię, czy chciało być dotknięte śmiertelną chorobą. Wpędziliście szczury do miasta. Chcemy pomóc pokrzywdzonym w zamian za naszą dyskrecję. Nie poczuwamy się do odpowiedzialności, będziemy się bronić. Chyba skończyliśmy. Dziękujemy za wasz wysiłek. Brzmi jak faks albo modem. To dźwięk, który posąg emitował na miasto. Kombinacja częstotliwości z dwóch urządzeń do odstraszania szczurów? Daliśmy głośniej i zwalnialiśmy ponad 1000 razy. Dick Knight zaprzecza jakimkolwiek transmisjom. Co mówią w naszym laboratorium? To konkretna sekwencja cyfrowa, wiadomość. Jaka? To zbyt skomplikowane. Czy to możliwe, że wykorzystują urządzenia do odstraszania szczurów, żeby ukryć tajne transmisje? To by się zgadzało, biorąc pod uwagę szanse na występowanie takich częstotliwości w naturze. Do kogo to wysyłają? Wiemy, jaka jest długość transmisji i poziom zakodowania. Sama wiadomość jest długa. Jak bardzo? Na papierze nie zmieściłaby się w Bibliotece Kongresu. Zamknięcie sprawy. Sally Hartley i inni wrócili do zdrowia. Na razie zamknęliśmy badanie. Nie możemy posunąć się dalej, dopóki nie zdobędziemy dowodów, że Dick Knight bierze udział w czymś więcej niż w wyspecjalizowanym odstraszaniu szczurów. Ale obserwujemy Cranbrook i uważnie słuchamy. Ultra wysokie dźwięki. Dyskretne i efektywne w nowoczesnej walce ze starym problemem szczurów. A mimo to, z powodu przypadkowej interakcji, mieszkańcy miasta zostali narażeni na śmiertelne zagrożenie. Te wypadki są ostrzeżeniem, co się może stać, gdy bezmyślnie korzystamy z technologii. Dla czynnika Psi, Dan Aykroyd.